Witajcie na naszej kolejnej wirtualnej etyce. Dzisiaj chciałbym z Wami pozastanawiać się nad pewną bardzo poważną kwestią, mianowicie, czy powinniśmy pomagać innym. Razem z moją patynką, profesorem Wąsikiem, odegramy przed Wami również kilka scenek, żeby troszeczkę przybliżyć Wam problematykę tego, czym się dzisiaj zajmujemy. To co? Lecimy? Tak jest. Dobra. Okej, więc zastanówmy się, czy powinno się pomagać innym. Już troszeczkę poruszyliśmy ten temat, ale zastanówmy się, jakie mogłyby być powody, dla których powinniśmy pomagać, a może w pewnych sytuacjach jednak nie powinniśmy pomagać innym osobom. Więc mamy pierwszy argument, tak, bo nie wolno być egoistą. O tym też już sobie troszeczkę wspomnieliśmy, czym jest egoizm, czyli myślenie tylko o samym sobie, a nie myślenie o innych osobach, bo nie wiem... Czy pamiętacie, ale nie jesteśmy sami na świecie. Wokół nas są też inni ludzie. To zerknijmy sobie teraz na scenkę z profesorem Wąsikiem. Wow, profesorze, ale pan potrafi robić super samoloty. Czy też mnie pan nauczy robić takie samoloty? Nie. Ale bardzo bym chciał umieć takie samoloty robić. Nie wiem, czy kiedyś nad tym myśleliście, ale możemy być albo lepszą, albo gorszą wersją siebie. I że każda rzecz, którą robimy... którą robimy i jest ona dobra, albo którą robimy jest ona zła, sprawia, że stajemy się właśnie gorszą wersją siebie albo lepszą wersją siebie. Więc kiedy na przykład nie chcemy komuś pomóc, to jest nie tylko jakby pytanie i sprawa samej tej jednej pomocy, tylko też tego, jaką osobą chcesz ty być, jaką osobą ja chcę być, jaką osobą chce być profesor Wąsik. Właśnie. Okej, więc... To, żeby potrafić myśleć też o innych, jest bardzo ważna umiejętność. Powinniśmy jej wymagać od siebie i od innych osób z naszego otoczenia. Gdyby wszyscy myśleli tylko o sobie, świat naprawdę byłby okropnym miejscem. Ale czy to, że mamy myśleć o innych, czy to oznacza, że zawsze powinniśmy wszystkim dookoła pomagać? Więc zerknijmy sobie na tak, ale. Czy nie należy najpierw myśleć o sobie, by przetrwać? Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale wobec samych siebie mamy specjalny obowiązek, że na przykład jak jest jakiegoś rodzaju pożar, to w pierwszej kolejności powinniśmy uratować kogo? Tak, siebie samych. Możemy udzielać pomocy innym osobom jedynie jeśli sami jesteśmy bezpieczni, nie zagraża nam nic. Więc nie mamy obowiązki wobec jedynie innych osób, ale mamy również obowiązki wobec samych siebie. I jeśli mamy móc pomagać innym, to najpierw sami musimy być w takiej sytuacji, żeby nie potrzebować pomocy. Okej, zerknijmy na kolejne tak ale. Czy zawsze wiesz, jak pomóc innym? Właśnie. Czasami jest tak, że pomaganie innym osobom tylko pogarsza sprawę. Czasami lepiej jest zostawić... żeby sami mogli rozwiązać swoje problemy, a nie na siłę próbować ulepszać świat. Jeśli na przykład rodzice próbowaliby cały czas wam pomagać, żeby wam było dobrze, żebyście nie mieli żadnych kłopotów, to moglibyście mieć problemy i nie uczyć się wielu pożytecznych rzeczy, które wam będą potrzebne, kiedy będziecie dorośli. I wtedy już do końca życia byście potrzebowali pomocy ze strony mamy i taty. Nie wiem, czy o tym myśleliście, ale może czasami pomaganie jest właśnie samolubne i egoistyczne. Zerknijmy sobie na czwarte, tak, ale czy tych innych nie jest zbyt wielu? Właśnie, gdybyśmy chcieli pomóc każdej osobie, która jest w potrzebie na świecie i, nie wiem, dać jej złotówkę, to prawdopodobnie byśmy musieli oddać wszystkie pieniądze z całego naszego życia. Wokół nas jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy są potrzebujący. I to, że mamy obowiązek pomagać innym, nie powinno też przekreślić tego, że również inni mają obowiązek pomagać im. I zerknijmy na kolejne, tak, ale. Czy trzeba pomagać innym, jeśli o to nie prosili? Właśnie, to znowu wracamy troszeczkę do tej kwestii z rodzicami. Czy jest tak, że często my sami sobie wyobrażamy, że ktoś potrzebuje pomocy i naszą własną interwencją możemy tylko pogorszyć coś, więc... Musimy jakby z jednej strony być czujni i zauważać, że na przykład ktoś się wstydzi poprosić o pomoc i wtedy jej udzielić, ale też nie powinniśmy być nadgorliwi, żeby nie pomagać wtedy, kiedy wcale nie trzeba.
to się wydaje dziwne, żebyśmy sami rwali się tak do pomagania, kiedy to nie jest potrzebne, ale zauważono na przykład, że jeśli o pomoc prosi osoba, która wygląda na bardziej zadbaną, to mamy większą tendencję, żeby jej pomagać, niż jeśli ktoś, to na przykład wygląda bardzo, bardzo biednie. Chociaż prawdopodobnie najczęściej jest tak, że na odwrót, ta osoba biedniejsza wymaga większej pomocy niż ta osoba, która jest w jakiś sposób zadbana i wygląda na w miarę ustatkowaną. Ej, zerknijmy na kolejny argument, czyli tak, bo lubię sprawiać innym przyjemność. Mam nadzieję, że znacie to przyjemne uczucie, kiedy pomogliśmy komuś i ta osoba się cieszy z tego, co od nas otrzymała. To zerknijmy sobie na scenkę z profesorem Wąsikiem. Mam pysznego herbatnika, zaraz sobie go zjem. A może ja mógłbym dostać trochę? No dobra, podzielę się z tobą, proszę. Jaki dobry. Nie wiem, czy zastanawiałeś się na tym, jaką można mieć wielką przyjemność z pomagania też innym. Proszę może nie mówić z otwartymi ustami, może najpierw zjedz, dobra? No pewnie, że można mieć wielką przyjemność z pomagania innym. Więc przebywanie z innymi ludźmi, pomaganie im może być źródłem bardzo dużej przyjemności, radości i zadowolenia u nas samych. Ale właśnie. Czyli pierwsze tak, ale. Czy pomagając sprawiasz przyjemność innym, czy sobie? Czy to nie jest czasami w pewnych sytuacjach, że my się rwiemy do pomocy nie dlatego, że ktoś inny potrzebuje, tylko że my będziemy się czuli tacy zadowoleni sami z siebie? Więc to jest dosyć trudna sprawa, żeby z jednej strony faktycznie mieć radość z pomagania, żeby faktycznie czuć to, że to nam sprawia przyjemność, ale żeby z drugiej strony nie zapomnieć w tym całym pomaganiu o tym, którym się pomaga. Żeby zamiast właśnie na tych osobach, które potrzebują pomocy, nie skupić się z powrotem na samym sobie. Tak jak zresztą mówiliśmy to przed chwilą, czasami może być tak, że pomaganie może być egoistyczne. Okej, zerknijmy na drugie tak, ale. Czy gniewasz się, gdy ci nie podziękują? Często się mówi, że pomoc powinna być bezinteresowna, czyli że nie powinniśmy liczyć na zapłatę za to, że coś zrobiliśmy dla kogoś innego i nie powinniśmy oczekiwać jakby nawet w zasadzie podziękowań. Chociaż to jest w ogóle ciekawa sprawa. Jak to powinno wyglądać? Jak powinna wyglądać nagroda za to, że komuś pomogliśmy? Czy kiedy ktoś nam pomaga, to powinien oczekiwać, że my też się odwdzięczymy zaraz teraz? Czy właśnie powinien po prostu nam pomóc i być zadowolonym z tego, że pomagamy? Więc z jednej strony faktycznie robienie dobrych rzeczy powinno zasługiwać na nagrodę. Z drugiej strony nie powinniśmy za bardzo na tę nagrodę nalegać i jej oczekiwać. Gdzie tu znaleźć jakiś taki złoty środek? Okej, zacznijmy na kolejne tak, ale. Czy ty sam zawsze lubisz, gdy ktoś ci pomaga? Właśnie, nie wiem, czy mieliście jakieś takie doświadczenie, że jakieś starsze osoby was wyręczały, także sami nie mogliście sobie tego zrobić, albo nie pozwalały wam zrobić nawet najprostszych jakichś czynności, bo uważały, że jesteście za mali, że nie potraficie, że nie umiecie. Pewnie takim osobom pomaganie wam wtedy sprawiało wielką przyjemność, to, że mogą się opiekować takimi malutkimi, bezradnymi osóbkami. I znowu wracamy do tego, że w pomaganiu nie powinno się zapominać o tych, którym się pomaga. Nie powinno się też zapominać oczywiście o tych, którzy pomagają. Okej, zerknijmy na kolejny argument, taki duży powód, dla którego powinno się pomagać innym. Tak, bo dzięki temu będę mieć wielu przyjaciół. Przyjaźń, taka głęboka, prawdziwa przyjaźń, jest pewnie jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie można mieć na świecie. I dzięki temu, że jesteśmy osobą życzliwą i miłą, to jest jedna z podstaw tego, że właśnie możemy zbudować sobie przyjaźń. To zerknijmy na kolejną scenkę z profesorem Wąsikiem. Dzięki profesorze za pomoc z matmą. Naprawdę, bez twojej pomocy nie wiem, co bym zrobił. Naprawdę nie ma żadnego problemu. Słuchaj, to może teraz ja pomogę i odwdzięczę się i pomogę ci z językiem angielskim, bo mi akurat trochę lepiej idzie niż tobie. Chętnie bym skorzystał z pomocy. Nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście w ten sposób, ale kiedy pomagamy sobie nawzajem,
ja tobie, ty mi i tak dalej, to w ten sposób umacnia się nasza przyjaźń. I nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym w ten sposób, ale kiedy pomagamy sobie nawzajem, ja tobie, a ty mi, to wtedy umacnia się nasza przyjaźń. Więc przyjaźń jest takim naszym ideałem wzajemności, kiedy jeśli mamy przyjaciela, to możemy liczyć na to, że on nam pomoże i my zawsze staramy się pomóc mu. Ale zerknijmy właśnie sobie na to poszukiwanie przyjaciół przez pomaganie, czyli pierwsze tak, ale. Czy ten, kto jest z tobą, bo mu pomagasz, to twój prawdziwy przyjaciel? Więc czasami może się okazać tak, że jakaś osoba, którą bierzemy za przyjaciela, jest po prostu w jakiś sposób uzależniona od nas, że cały czas potrzebuje naszej pomocy. I to nie jest kwestia tego, że nas lubi, co w przyjaźni też jest ważne, tylko właśnie tego, co od nas dostaje, tego wsparcia i opieki. Zastanówmy się też nad relacją między rodzicami a dziećmi, że jeśli dziecko będzie cały czas uzależnione od rodziców, to może właśnie nie będzie mogło stać się prawdziwym przyjacielem w dorosłym życiu. Że przyjaźń wymaga też takiej niezależności. Okej, zerknijmy na kolejne tak, ale czy przestajesz przyjaźnić się z tymi, którzy ci nie pomagają? Czasami tak jest po prostu, że mimo najszczerszych chęci nasi przyjaciele nie potrafią, nie umieją albo nie mogą nam po prostu pomóc. Czy to już jest wystarczający powód, żeby zerwać z nimi przyjaźń? Wydawałoby się to dosyć nierozsądne, żeby zaprzepaścić na przykład lata przyjaźni przez to, że ktoś po prostu nie może nam w danej chwili pomóc. Okej, zerknijmy na kolejne tak, ale. Czy tracisz przyjaciół, gdy jesteś daleko i nie możesz im pomóc? Właśnie, jeśli jest jakaś osoba, która po prostu nas interesuje, którą my interesujemy, lubimy się nawzajem, mamy wiele różnych wspólnych tematów, ale nigdy nie potrzebowaliśmy od siebie nawzajem pomocy. To przecież może być idealna właśnie przyjaźń. Oczywiście w przyjaźni ważna jest gotowość, gdyby pojawiła się taka sytuacja, że musimy sobie jakoś pomóc. To na pewno tak, ale samo pomaganie nie musi być podstawą żadnej przyjaźni. Okej, teraz zastanówmy się nad tym pytaniem, czy powinniśmy pomagać innym troszeczkę z innej strony, czy istnieją jakieś sytuacje, w których nie powinniśmy pomagać. Bardzo często przychodzą nam takie pewne intuicyjne odpowiedzi, że pewnym osobom raczej nie powinniśmy ufać, nie powinniśmy im też w tej sytuacji pomagać. Więc zobacz, tutaj jest propozycja, że nie powinniśmy pomagać tym, których nie znamy. Ale czy to jest dobra i fair odpowiedź, to zobaczcie na kolejną scenkę z profesorem Wąsikiem. Proszę, potrzebuję pomocy. Nie, ciebie nie znam, więc ci nie pomogę. Proszę, potrzebuję twojej pomocy. Ciebie znam, więc ci pomogę. Mam nadzieję, że widzicie, jakie to jest nie fair, kiedy to, czy udzielimy pomocy, czy nie, zależy od tego, czy znamy daną osobę, czy nie. Prawda? No jasne, ja bym chciał, że jeśli będę potrzebował pomocy, żeby każda osoba mi je udzieliła. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, jak mówiliśmy sobie na początku o obowiązku wobec siebie, że najpierw powinniśmy zadbać o samych siebie, żeby móc chociażby pomagać innym. Na pewno też mamy większe obowiązki wobec naszej rodziny, wobec naszych przyjaciół i pewnie dopiero w jakiejś tam dalszej kolejności powinniśmy się zajmować osobami, które nie są nam znane, które nie są z naszego otoczenia. Ale jeśli sam fakt, że kogoś nie znamy, sprawia, że mu na pewno nie pomożemy, mam nadzieję, że widzicie, że to jest bardzo, ale to bardzo nie fair. Że to kwestia tego, czy ktoś jest naszym znajomym, czy ktoś jest osobą z naszego otoczenia, czy to by miało decydować o tym, czy pomóc, czy nie, tej osobie, to nie jest wystarczający powód. Najczęściej niestety jest tak, że ludzie, którzy potrzebują największej ilości pomocy, to są osoby, których w ogóle nie znamy. Mieszkańcy odległych krajów, mieszkańcy naszego miasta, z którymi najczęściej się nie spotykamy. Więc zerknijmy sobie na tak ale. Pierwsze tak ale. Dlaczego prawo wymaga od nas czasem, żebyśmy pomagali obcym w niebezpieczeństwie? Więc tutaj jest przykład czegoś takiego, że w niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani, żeby pomagać innym. Na przykład lekarze, niezależnie od tego, czy znają daną osobę, czy nie, jeśli zobaczą, że ktoś potrzebuje pomocy lekarza, to powinni interweniować. Nieważne, kto to jest.
Tego właśnie byśmy chcieli, tego byśmy oczekiwali po innych, że jeśli potrzebujemy pomocy, to żeby nam jej udzielono, nieważne od tego, kim my jesteśmy. I tak samo jak na przykład kolor skóry, czy to, czy jesteśmy chłopcem, czy dziewczynką, nie powinno decydować, czy dostaniemy pomoc, czy nie. Tak samo znajomość nie jest tutaj ważną kwestią. Okej, zerknijmy na kolejne, tak, ale. Czy obcy potrzebują naszej pomocy mniej niż bliscy? Czyli to jest troszeczkę to, o czym sobie mówiliśmy. I wiadomo, jeśli mamy taką sytuację, jak tutaj na obrazku, że z jednej strony potrzebuje nas ktoś bliski, z drugiej ktoś obcy, to pewnie nikt nie będzie miał nam za złe, jeśli w pierwszej kolejności spróbujemy pomóc bliskiej osobie. Ale jeśli jest tak, że bliska osoba uderzyła się w palec i błaga, żebyśmy jej pomogli, a obca osoba wisi nad przepaścią, to myślę, że faktycznie byłoby coś dziwnego, gdybyśmy najpierw pomogli z tym palcem, a dopiero potem pomogli komuś, kto zwisa z przepaści. Okej, zerknijmy na kolejne tak ale. Czy pomaganie obcym wiąże się z większym ryzykiem niż pomaganie bliskim? Więc jeśli ktoś potrzebuje pomocy i widzimy, że jest po prostu w trudnej sytuacji, to w pewnym sensie nieważne, czy to jest bliska osoba, czy jakaś, której nie znamy. Ryzyko jest związane z samą sytuacją. Myślę, że jakby ten przykład, to tak, ale to zastrzeżenie, jakby prowadzi nas do sedna całego tego, tej kwestii związanych z nieznajomymi. Że jest tak, że skoro nie znamy pewnych ludzi, to nie wiemy, czy możemy im ufać. Czy na przykład oni są rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy potrzebują pomocy. A kiedy ktoś jest nam bliski, to przez to, że ufamy, to wiemy, że taka osoba nie próbuje nas oszukać, nie nadużywa naszej pomocy. Okej, kolejne tak, ale czy pomagając jakiejś osobie, nie poznajemy jej lepiej? Pewnie to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów, żeby właśnie poznać inną osobę. To w trudnych sytuacjach najlepiej poznajemy siebie, poznajemy też innych. Bo bardzo często w takiej sytuacji nie ma jakby szansy, nie ma czasu, nie ma nawet siły na to, żeby udawać jakąś inną osobę. A niestety faktycznie ludzie często przed sobą nawzajem udają, na przykład, że są lepsi i fajniejsi niż w rzeczywistości są. Okej, zerknijmy na kolejny jakby argument przy tym pytaniu, czy powinniśmy pomagać innym. Tutaj mamy nie, bo każdy powinien nauczyć się radzić sobie sam. I właśnie, jest tak, że po to chodzimy do szkoły, po to się uczymy, po to pracujemy, żeby móc sami o siebie zatroszczyć. Ale właśnie, zerknijmy na kolejną scenkę z profesorem Musikiem. Proszę, szpital potrzebuje pomocy, musimy kupić nowy sprzęt do niego. Nie, każdy powinien sobie radzić sam. Pa, pa. Potrzebuję pomocy ze szpitala, jestem chory. Przepraszam, ale niestety szpital nie miał odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby zakupić wszystkie potrzebne rzeczy, więc teraz nie możemy pomóc. Każdy musi sobie niestety radzić sam. Widzicie, z pewnymi rzeczami po prostu nie możemy sobie poradzić sami. Potrzebujemy pomocy innych ludzi. I to nie tak, że będzie nam lepiej, że po prostu jeśli tej pomocy nie otrzymamy, to może być z nami zwyczajnie źle, więc jesteśmy po prostu tak trochę skazani na współpracę. Wskazanie to brzmi może tak trochę źle, może bardziej, że jesteśmy związani przez współpracę. Najlepiej by było, to był taki ideał, żeby wszyscy sobie radzili sami, żeby nikt nie potrzebował pomocy i każdy mógł rozwiązywać swoje problemy samodzielnie. Ale to wszystko wymaga czasu, to wszystko wymaga dużego wysiłku i też, mimo tego, że możemy bardzo się starać, pewne sytuacje po prostu pozostawiają nas bezbronnymi. Z pewnymi rzeczami sami sobie nie poradzimy. To zerknijmy w takim wypadku na tak, ale. Pierwsze, czy żyjąc w społeczeństwie nie potrzebujemy siebie nawzajem? Więc nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, ale przecież wokół nas jest bardzo dużo ludzi. Ludzie wykonują różne rzeczy. Są nauczyciele, są ludzie, którzy pracują w sklepie, są ludzie, którzy produkują na przykład zabawki, ludzie, którzy rolnicy, którzy uprawiają rośliny, które potem my możemy zjeść. I nie wiem, czy na to spoglądaliście w taki sposób, ale wszyscy ludzie razem tworzą taką bardzo dużą sieć powiązań. Gdyby usunąć jeden elemencik, jedną niteczkę z tego wszystkiego, to cała sieć mogłaby się rozpaść. I teraz, kiedy mamy taką trudną sytuację,
to też jest tak, że możemy boleśnie odczuć właśnie brak pewnych rzeczy, które na co dzień dla nas były oczywiste. To, że nie można pójść do fryzjera. To, że nie można pójść tak łatwo do dentysty. I bardzo często jest tak, że na co dzień my nie zauważamy tych wszystkich osób, które są nam potrzebne, ale warto się po prostu nad tym zastanawiać. To też daje nam dystans do tego i widzimy, jak bardzo siebie potrzebujemy i to powinno też nam przypomnieć o tym, że powinniśmy darzyć siebie nawzajem szacunkiem, bo te rzeczy, które robimy dla siebie nawzajem, po prostu są nam potrzebne. Okay, mamy kolejne tak, ale czy to nie inni ludzie uczą nas samodzielności? Więc w twoim wypadku to rodzice byli twoimi takimi pierwszymi nauczycielami, którzy pokazywali ci, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, kiedy miałaś lub miałeś problem, to jak sobie z tym poradzić. Też byli przy tobie, żeby ci go rozwiązać, jeśli przerastał twoje siły. Więc chociażby to, że inni nas uczą, jak sobie radzić z problemami, jak być samodzielnym, to też jest pomoc. Jedna z największych i najważniejszych, jakie w ogóle dostajemy. Kolejne tak, ale czy chorzy i dzieci są w stanie sami sobie poradzić? Właśnie, więc są takie grupy, ja bym dodał tu też osoby starsze, takie, które już ze względu na właśnie choroby czy na wiek naprawdę nie mogą samodzielnie wykonywać wielu rzeczy. Więc są po prostu takie grupy, które nie mogą sobie same poradzić, które są zależne od innych i powinniśmy bardzo o nich pamiętać. Taką jeszcze jedną grupą są osoby niepełnosprawne, takie, które na przykład jeżdżą na wózku inwalidzkim. Tego typu osoby z wieloma rzeczami potrafią sobie radzić świetnie, nawet lepiej niż inni ludzie, ale w pewnych sytuacjach po prostu będą zależni od innych. I powinniśmy to traktować jako normalne i normalne też traktować to, żeby pomagać tym osobom. Ostatnie tak, ale czy to źle, że potrzebujemy innych? Więc jako ludzie to jest całkowicie normalne, że potrzebujemy innych. I ta potrzeba wiąże nas razem, sprawia, że po prostu budują się przyjaźnie, że tworzą się rodziny, że po prostu jesteśmy wszyscy razem i siebie potrzebujemy też chociażby takiej pomocy, żeby być z innymi ludźmi. Więc naprawdę powinniśmy bardzo siebie nawzajem szanować. I doszliśmy do naszego podsumowania, to posłuchajcie. Uważasz, że nie można być egoistą i że należy pomagać innym. Jednak pomoc nie zawsze bywa dobrze przyjmowana. Ty też wolisz czasem radzić sobie sama lub sam, aby zdobywać własne życiowe doświadczenia i dojrzewać w swoim tempie. Poza tym, czy zawsze jesteś bezinteresowna czy bezinteresowny? Może czasem pomagasz, bo chcesz dostać nagrodę albo uspokoić sumienie. A może pomagasz wyłącznie przyjaciołom? By mądrze pomagać, trzeba być wrażliwym na otaczających nas ludzi, starać się zrozumieć ich potrzeby i motywacje. Pomagając innym, trzeba pozostać też sobą. I zadając sobie to pytanie, możecie zgodzić się, że myśląc o innych, nie należy zapominać o sobie. Więc wracamy do samego początku, do tego, że mamy obowiązki wobec nas. I to jest ważne, by pomagać innym, ale też jest ważne, żeby myśleć po prostu o sobie i swoich potrzebach tym wszystkim. Oprócz tego możemy też nauczyć się żyć w społeczeństwie. Społeczeństwo to nie jest tak, że jest jedna osoba. Społeczeństwo samo swojej nazwy to właśnie grupa, to, że jesteśmy różni, że jest nas wielu i nawzajem siebie po prostu potrzebujemy. Oprócz tego też możemy nauczyć się podchodzić do innych bez lęku i pomagać im w sposób przemyślany. Więc ważne jest to właśnie, żeby poznawać innych ludzi, ich potrzeby. I to wymaga oczywiście myślenia, to wymaga rozsądku i nie takiego działania pod wpływem impulsu. Bardzo często jest tak, że pomagamy tylko kiedy na przykład nie, wzruszymy się czyjąś historią albo kiedy mamy jakieś bardzo duże uczucia wobec kogoś, na przykład, nie wiem, swoich rodziców czy wobec swoich przyjaciół. I bardzo ważne jest, żeby w pomaganiu jak najwięcej myśleć, jak najwięcej korzystać ze swojego rozumu. I ostatnia rzecz, zadając sobie to pytanie, możemy uświadomić sobie, że możemy pomagać innym tylko wówczas, gdy sami potrafimy przyjmować pomoc. Znowu wracamy do tej wzajemności w pomaganiu, że my też sami często potrzebujemy pomocy i
dzięki temu możemy też pomagać innym. I to jest takie jedno wielkie koło wzajemnego pomagania sobie. Mam nadzieję, że nasze scenki razem z profesorem Wosikiem były dla Was zabawne, ale z drugiej strony też pokazały Wam coś ważnego i ciekawego. W każdym razie na dzisiaj już kończymy, więc mówię Wam do zobaczenia.